Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. DJ Mietek, znajdujemy się pod klubem rozrywki Krąg. 18 listopad 2016, impreza pod tytułem Potupajka na wschodnią nutę Zjart Media. Słuchajcie, jest zimno, podobno jest mnóstwo ludzi już w środku, więc chcę to zobaczyć i się tam nagrzać. Chodźmy. Jak widać, jesteśmy już w środku w klubie rozrywki Krąg. Ze mną Janek Korniluk z zespołu Zorka, współsprawca, że tak powiem, dzisiejszego zamieszania tutaj w Kręgu. Janku, opowiedz, jak się urodziła ta historia, jak się urodził ten temat z tą imprezą dzisiejszą? Sprawa jest bardzo prosta, Darku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Leżałem, myślałem, główkowałem, gdzie tu największą imprezę zrobić na zakończenie roku. Taką jakąś fajną i na wschodnią nutkę. Od razu mi się skojarzyło największy, najwspanialszy lokal w Białymstoku, czyli klub rozrywki Krąg. No i tak oto wyszła fantastyczna impreza. I co, i zadzwoniłeś do szefa naszego? Tak, do pana Jarosława Dziemiana, którego tu serdecznie bardzo pozdrawiam. Wspaniały, cudowny, pozytywny człowiek. Dzięki niemu, no i tam może troszeczkę mojej tam malutkiej zasługi. Mnóstwo ludzi, wspaniała atmosfera, coś cudownego, wspaniały klub. Wspaniały klub, wspaniałe miejsce, największy parkiet w regionie. Wspaniały właściciel, naprawdę. Pozdrawiamy. 13 lat razem jesteśmy z panem Jarkiem. Panie Jarku, dziękuję jeszcze raz za promocję, za to wspaniałe radio, które tak uszczęśliwia mnóstwo ludzi. A teraz także i telewizja Jart Białystok. Co widać na załączonym obrazku oczywiście. Słuchajcie, my lecimy dalej, później porozmawiamy z innymi artystami, może pójdziemy do DJ-a Waldiego, też z nim parę słów zamienimy. Janku, pozwolisz? Jak najbardziej, tutaj trzeba wszystko nakręcić, Darek, kręć, pokazuj, żeby wszyscy widzieli cały wszechświat, jak ludzie wspaniale bawią się na potupajce, na wschodnią nutkę z Jart Media. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy. Przenosimy się w takie rytmy cygańskie, tak. I uwaga, ja tam jest, tam jest, uwaga. Jesteśmy w garderobie zespołu Prymaki. Jeszcze żadna telewizja nigdy w życiu nie weszła do garderobu zespołu Prymaki. Witam gorąco, witam serdecznie. Witamy serdecznie. Jakie numerki dzisiaj zagracie? Same ciekawe. Staramy się tak, żeby była publika bardzo zadowolona i żeby wniosła z tej imprezy dzisiejszej jak najdłużej wspomnienia, które pozostaną po dzisiejszym występie. To piękna puenta. Tak, wspomnienia to coś, co pozostaje w nas do końca życia właściwie. I takie wspomnienia z koncertów, może jakieś masz takie najciekawsze albo jakieś najśmieszniejsze wydarzenie, jakie zdarzyło ci się podczas koncertu? Jest dużo takich wspomnień, ale żebym miał opowiadać te wszystkie wspomnienia, to na pewno by czasu antenowego nie starczyło. Bynajmniej było takie jedno spotkanie, kiedy podszedł do mnie człowiek, który powiedział: zagrajcie to buły. Ja mówię: my tego nie gramy. No jak to nie grajcie? To że grajcie, zagrajcie to buły. Ale my tego nie gramy. No toż w waszym repertuarze to jest. Ja mówię: no to niech pan zanuci, to może chłopcy podłapią, no może coś zaśpiewamy. I on zaczyna: to były piękne dni. Dobre, naprawdę. Dzisiaj niesamowita impreza, klub rozrywki Krąg, potupajka na wschodnią nutę. Razem z wami jeszcze zespół Zorka. Może coś do organizatorów chciałbyś przekazać, powiedzieć? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za to, że jesteśmy tutaj i bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy słuchają zespołu Prymaki i życzymy przede wszystkim, żeby nasza więź, która jest pomiędzy nami, pomiędzy tymi, którzy słuchają, żeby ona nie zagasła, żeby była cały czas coraz bardziej podtrzymywana i żeby była taka rozkwitająca, a nas to najbardziej będzie cieszyło. A nas na parkiecie też, na pewno. Dzięki serdecznie.
się na największym parkiecie w regionie, w klubie rozrywki Krąg. Za konsoletą, jak tam widać, DJ Waldi. Zespół Zorka się przygotowuje. Za chwilę zagra świetny koncert, jak zawsze zresztą. Słuchajcie, zobaczcie, jak tutaj bawią się ludzie. Waldek, Waldek! Czy ty zostałeś... Słuchaj, czy ty zostałeś nowym klawiszowcem zespołu Zorka? No jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zostanę po dzisiejszej imprezie. Boże, moje gardło! Ludzie, drodzie! Co się dzieje? Koty, koty! Słuchajcie, jest! Jest zespół Zorka, chodźcie tutaj. Tylko słuchajcie, tylko Janek dziewczyny obraca non-stop dziewczyny obraca. 2000. Janek, przed samym koncertem jesteśmy. Tak, ludzi mnóstwo, wspaniała impreza, naprawdę pozytywna, sukces, fajny, super. Ulubiona piosenka? Twoja? Twoja! Coco Jumbo. Coco Jumbo, albo było tak. Miał ja na wiosce szambo, miał ja je. Pamiętasz Radio Chleb? No, ale nie słyszałem tego. To było tak, to kiedyś tak miało miejsce. Już za chwilę zespół Zorka, chyba mistrz gatunku. Mistrz magii, seksu, Dariusz, powiedz, w czasie suszy szosa sucha. W czasie suszy sos, bleble. Pozdrawiamy. Jestem Darek. Ania. Witam Cię, Aniu. Witam gorąco. Witamy telewidzów telewizji Jart Białystok. Jak bawisz się dzisiaj tutaj na tej imprezie? Bawimy się świetnie ze znajomymi. Najlepszy zespół? Zorka. Najlepsza piosenka? Czarownica. Brawo. Dzięki serdecznie. Lecimy dalej. Dzień dobry. Zaczepiamy. Znajdujemy się w klubie rozrywki Krąg. Jak Pani ma na imię? Magda. Witam, Magdo. Jak się bawisz tutaj dzisiaj na tej imprezie? Super. Co jest najfajniejsze tutaj w Kręgu? Co? To, że jest duży parkiet. Można się na takim parkiecie wybawić. Bo tak naprawdę Białystoku nie ma takiego dużego parkietu jak tu. Fantastycznie. Najlepszy zespół? A, różne są fajne. Najlepszy? Nie ma najlepszego. Zawsze piątki zawsze tutaj fajnie grają. Dobra, to wymień dwa fajne. Między innymi to, co dzisiaj grały. Między innymi Prymaki na przykład. Prymaki i Zorka? No, na przykład. Fantastycznie. Dzięki bardzo. Dzięki. I baw się dobrze. Wzajemnie. Do białego rana. Też do wynika. Dzięki.